Jeśli szukasz nowego samochodu i zastanawiasz się, limuzyna, crossover, a może coupé, dorzućmy do tego jeszcze SUVa i kombi, to dłużej nie musisz, bo jest nowe 408, które łączy w sobie to wszystko. I chociaż w sumie nikt nie wie, do jakiej kategorii zaklasyfikować to nadwozie, to wiem o tym aucie jedno. To jeden z najpiękniejszych samochodów na całym rynku. Pytanie, czy oprócz wyglądu znajdziemy tutaj coś jeszcze? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy 408, czyli bardzo dziwnego samochodu. Ale zanim o nim, to jeszcze kilka słów na temat partnera odcinka, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Dzisiejszy odcinek wspierany jest przez Fundację na Rzecz Uczciwej Bankowości, która m.in. pomaga osobom posiadającym kredyty gotówkowe i samochodowe. Okazuje się, że ponad 90% takich umów zawiera błędy, co oznacza, że bankowi nie należą się żadne odsetki, prowizje czy ubezpieczenia. Jest on wręcz zobowiązany do oddania ich kredytobiorcy, a bankowi należy się zwrot jedynie pożyczonego kapitału. Możemy tu zatem mówić o darmowym kredycie dla kredytobiorcy. I tu uwaga, dotyczy to wszystkich aktywnych kredytów, ale też tych, które zostały spłacone do roku czasu. Co świetne, analiza takich umów przeprowadzana jest przez fundację całkowicie za darmo. Co więcej, nie ponosicie żadnych opłat wstępnych za zajęcie się sprawą, a rozliczenie następuje dopiero po wygranej. Krótko mówiąc, nie ma tu żadnego ryzyka po stronie posiadacza kredytu. Fundacja zajmuje się również kredytami walutowymi, euro, dolarami czy frankami, a także kredytami hipotecznymi opartymi na wskaźniku WIBOR oraz upadłościami konsumenckimi. I co również świetne, wszystko z fundacją załatwicie nie wychodząc z domu, bo cały proces może odbyć się online. Także sprawdźcie kontakt, który macie w opisie do tego filmu, a my wracamy do 408. Dobra, lecimy z tematem, czyli przeskoczmy sobie szybko przez dane techniczne, czyli co musicie wiedzieć o tym konkretnym samochodzie. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy silnik o pojemności 1.2. Ma on 3 cylindry, dysponuje mocą 130 koni mechanicznych. Jego maksymalny moment obrotowy to 230 Nm. Jednostka ta rozpędzi 408 do 210 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,4 sekundy. I żebyście mieli już komplet danych, sprawdźmy sobie przestronność tego samochodu. Zacznijmy od bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 536 litrów. I wygląda to bardzo dobrze, ale tutaj kilka gwiazdek. Po pierwsze, odnosi się to do konkretnie tej wersji, na którą patrzycie. Jeśli dorzucicie lepsze nagłośnienie, pojemność spada do 508 litrów. Jeśli zdecydujecie się natomiast na wersję plug-in, pojemność ta spada już do 471 litrów, a z lepszym audio 454. W każdym razie, który to by nie był wariant, ja bagażnik uważam za plus tego auta. No i wskoczmy sobie jeszcze na kanapę. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu. Fotel kierowcy ustawiony jest dla mnie i ja mam tutaj całą masę miejsca przed nogami. Naprawdę to jest coś, czego ja się nie spodziewałem, początkowo wsiadając do tego samochodu, bo to nawet nie jest tak, że mam tutaj dużo miejsca, tylko to jest praktycznie potęga. Może nie założę nogi na nogę, ale na pewno znajdą się osoby, które będą w stanie to zrobić. Jeśli ktoś potrzebuje zakładać nogę na nogę, jadąc z tyłu w samochodzie, ale ta przestrzeń to jest sztos. Przy czym ja spodziewałem się, patrząc na bryłę tego samochodu, że będzie słabo nad głową. I tu znowu zaskoczenie na plus. Kompletnie nie dotykam do dachu. W zasadzie jakbym nie usiadł, jakiej bym nie miał czapki, nie wiem, nie próbowałem w kapeluszu, ale naprawdę jest dobrze. Kompletnie nie dotykam do dachu. Także przestrzeń mamy sprawdzoną i ja w tym momencie chciałbym przejść do tego, co moim zdaniem w nowym Peugeotie 408 jest w pewien sposób kluczowe, a przynajmniej może być. I dotyczy to cennika, a może w zasadzie powinienem powiedzieć małej ilości wariantów, jakie się w tym cenniku znalazły i nie mam tu na myśli wariantów wyposażeniowych. Bo zobaczcie, jeśli spodobał Wam się ten samochód, o co naprawdę nie trudno, idziecie jutro do salonu Peugeot. Pierwsze pytanie, jakie pada od sprzedawcy, no to jaki chcecie silnik? I macie do wyboru trzy warianty. Prezentowany 1.2 PureTech, czyli macie 130 koni, a dwa następne warianty od razu przeskakujemy na wersję z prądem, czyli wersję plug-in.
I teoretycznie spoko, bo to są bardzo fajne silniki, tylko macie 130 koni, 3 cylindry, 1.2, nagle 180 koni lub 225. I do ceny oczywiście przejdę na końcu, ale już w tym momencie każdy spodziewa się, jaki jest przeskok cenowy między 1.2 a pluginem. Mnie bardzo brakuje w tym samochodzie czegoś pośredniego. Jakichś 160 koni, po prostu kolejnego wariantu czysto benzynowego, ale mocniejszego niż ten 1.2 PureTech 130 koni. I to wszystko z jednego powodu. Ten powód jest taki, że ten silnik jest bardzo specyficzny i na 100% nie każdy go polubi, a wręcz myślę, że jest bardzo duża grupa, która tego silnika nie polubi. Tu mamy małą pojemność i mamy tu 3 cylindry. Żeby daleko nie szukać, ja sam przez bardzo długi czas, delikatnie mówiąc, nie byłem fanem tej jednostki i przekonałem się do niej, tylko że w 308, który jest samochodem mniejszym. Na pewno na plus tej jednostki zaliczę to, że tak jak teraz będę stał na światłach. Mam 3 cylindry. Co się często dzieje w takich samochodach? Teraz, jak się zatrzymałem, nastąpiłoby falowanie. Taki syndrom niespokojnego silnika, jeśli można coś takiego powiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Tego tutaj nie ma. I to jest bardzo duży plus. A nawet jak jest, to bardzo delikatnie. Główne pytanie brzmi oczywiście inaczej. Czy ten silnik wystarczy do tego samochodu? Jak słyszeliście chwilę temu, mamy tutaj ponad 10 sekund do setki, co nie brzmi dobrze. I ja powiem może tak, w takiej codziennej, normalnej jeździe, tak jak jadę choćby teraz, tak jak jeździłem sobie codziennie do firmy, tak jak wyskoczyłem sobie nawet gdzieś na ekspresówkę czy na autostradę, ten silnik mi wystarczał. Jak jechałem sam i się nigdzie nie śpieszyłem. Wystarczy, że wsiądzie tutaj komplet pasażerów, dopakujecie bagażnik i jazda na autostradzie robi się... Może ja nie będę określał tego, że to jest męczące, ale musicie już mieć wtedy pewne założenie i pewne podejście do tego samochodu, czy do jazdy tym samochodem w takich warunkach. Brakuje tej mocy troszkę, nie oszukujmy się. I to jest właśnie to miejsce, moim zdaniem, gdzie występuje ten problem z tym samochodem, czyli brakuje mi troszkę wyboru silników. Bo też oczywiście pamiętajmy to, że ja mówię, że ten samochód jest za wolny, czy jakikolwiek samochód jest za wolny, czegoś mu brakuje, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wiem, że dla części z Was to jest oczywiste, że jak ktoś coś mówi, to jest to jego opinia, ale pamiętajcie, jest bardzo duża grupa osób, która sugeruje się testami na YouTubie, a ja się zawsze staram z tym walczyć. To, że dla mnie zawieszenie jest za miękkie, za twarde, czy jakiekolwiek, to jest moja opinia, ale Ty wyrób sobie swoją. Będę to podkreślał, dopóki będę widział, jak ludzie sugerują się czyim zdaniem wypowiedzianym właśnie na YouTubie, czy gdziekolwiek. Sprawdzajcie takie rzeczy na sobie. Bardzo to podkreślam. Ale wracając do mojego zdania, ten silnik jest bardzo fajny z 308, w 408 chciałbym coś mocniejszego. No dobra, to kolejny temat mamy załatwiony. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tej marki i trzeba o tym wspomnieć, bo ja też często widziałem, jak wchodzisz, brzydko powiem, zajawiony do salonu, nie znasz samochodów danej marki, chcesz ją kupić oczami, to pewnych rzeczy nie widzisz. A co musisz zobaczyć? Pozycję za kierownicą w połączeniu z pozycją kierownicy i zegarów. Te trzy rzeczy. Zegary, kierownica, fotel. Bardzo często w Peugeotach jest tak, że tej pozycji w zasadzie nie da się znaleźć. Bo albo widzisz zegary, ale walisz kierownicą w nogi, albo nie walisz kierownicą w nogi, ale nie widzisz zegarów. To mi się bardzo często zdarzało. W 308 znaleźć pozycję za kierownicą, to był dla mnie cud. Cud, który chyba się nigdy nie wydarzył, jeśli dobrze pamiętam. I to jest pierwszy samochód tej marki, w której ja nie mam z tym kompletnie żadnego problemu. I może to jest ten cud. Widzę zegary, widzę nawet napis Peugeot. Nie walę kierownicą w nogi, co gdzieś tam na zakrętach przeszkadza. Także naprawdę super, okazuje się, że można to zrobić w fajny sposób i jak się usadzicie dobrze w takim samochodzie, to przez to, że ta kierownica jest spłaszczona na górze, na dole i jest taka malutka, to macie plus 50 koni mechanicznych mocy tutaj w Waszej głowie, bo czujecie się, jakbyście jechali w aucie sportowym i mi to bardzo pasuje. Do tego dochodzi całkiem fajne prowadzenie. Ja często mówię, że SUV-ów czy crossoverów nie lubię właśnie za prowadzenie. Nie wiem, czy to jest SUV, crossover, coupé, kombi, czy co to w ogóle jest. Nie podejmę się określenia, ale samo prowadzenie naprawdę ok. Z nastawieniem oczywiście na komfort. To jest samochód francuski, powiedzmy. Przy czym i układ kierowniczy, i zawieszenie, i to wszystko w połączeniu razem powoduje, z jeszcze jedną rzeczą zaraz powiem, że to jest bardzo, ale to bardzo komfortowy samochód. I tą jeszcze jedną rzeczą jest wyciszenie. I mówię tu zarówno o pracy zawieszenia, które jest ciche, tak jak teraz przejeżdżam przez progi zwalniające, to naprawdę jest dobrze, ale mówią przede wszystkim o wyciszeniu w trakcie szybszej jazdy. Zastanawiałem się, jak tu będzie przy takiej bryle, którą cały czas nie wiem jak nazwać, jak określić, gdzie przypisać,
ale jest naprawdę ok. 100, 120, 140, cały czas te warunki, jak na odniesienie do rywali, tylko w sumie nie wiem, których rywali, samochodów w tej cenie jest naprawdę super. Ja Peugeot 408 widząc na ulicy, chociaż chyba jeszcze nigdy nie widziałem, ale jak kiedyś zobaczę, to będę kojarzył z komfortem. Pochwalę też za materiały, które są miękkie, nic tutaj nie skrzypi, nic nie trzeszczy, to jest oczywiście w miarę nowy samochód, czy nawet bardzo nowy samochód, ale to bywa różnie. W każdym razie jakość bardzo ok. No i też nietypowa rzecz, czyli ten wyświetlacz. Co jest w tym fajne? Po pierwsze na dole mamy przyciski, po drugie na górze te dotykowe przyciski, to chyba tak trzeba nazwać, są konfigurowalne. Czyli jak nie chcecie mieć tutaj nawigacji, tylko chcecie mieć tutaj, nie wiem, klimatyzację, to możecie sobie to tak ustawić. Tak jak w nowych Peugeotach, tak też jest tutaj. Co jest natomiast niefajne, to obsługa klimatyzacji, która jest w zasadzie w pełni właśnie dotykowa. Czyli coś, czego ja nie lubiłem, nie lubię i na pewno nigdy nie polubię. Niestety musimy tu wejść w menu i wszystko obsługiwać dotykowo, czyli po prostu w to trafić. Na przykład 140, deszcz i chcecie zmniejszyć temperaturę średnio. Natomiast sama jakość tego ekranu jest naprawdę super, co widać szczególnie po wrzuceniu biegu wstecznego i krótko mówiąc kamery. Wiele samochodów ma oczywiście dobre kamery, ale to co ja zaobserwowałem w tym przypadku to świetna jakość obrazu w złych warunkach. Czyli ciemno, jakiś parking w galerii, nawet deszcz. Naprawdę tutaj widać wszystko i widać wszystko w bardzo dobrej jakości. Bardzo duży plus za kamerę. I też słowo na temat skrzyni biegów. Wiem, że na pewno część osób może się tego bać. Ja też tego na początku nie lubiłem, ale przyzwyczajicie się do tego w 1, 2 czy w 3 dni. Kompletnie się tego nie bójcie. Bardzo wygodne do korzystania. Czy lepsze niż taka standardowa dźwignia? Nie mam pojęcia. Na pewno jest to do przyzwyczajenia, do szybkiego przyzwyczajenia. Pamiętajcie też w salonie, jak wsiądziecie w ten samochód, że żeby go odpalić, trzeba mocniej przytrzymać start-stop. Nie po prostu nacisnąć, bo nic się wtedy nie dzieje, tylko mocniej przytrzymać. Zwracam na to uwagę, bo sam czasami o tym zapominam. Z dziwnych spostrzeżeń to brakowało mi w tym samochodzie tylnej wycieraczki. Nie dość, że przez tę szybę ogólnie nie za dużo widać, to gdy spadł deszcz, to naprawdę miałem takie sytuacje, że patrząc w lusterko nie widziałem praktycznie nic. Także wycieraczka moim zdaniem by się przydała. Fajnie natomiast, że drzwi zakrywają progi. Tunel przed kanapą jest raczej nie za duży. Z tyłu znajdziemy też dwa USB typu C. No i rzecz, która mnie zachwyciła, to fotele. Są świetne, mega wygodne, w ogóle nie męczą w trasie. Mają nawet certyfikat AGR. Natomiast rzecz, której moim zdaniem będzie brakowało wielu klientom, to fakt, że do żadnej z wersji nie możemy zamówić napędu na 4 koła. Spalanie. Moje wyniki pod miastem wahały się w okolicy 5 litrów. Na ekspresówce nie dobiłem do 7, natomiast na autostradzie nie przekroczyłem 8. W mieście wyniki, jakie osiągałem, to między 7 a 8 litrów. Zaznaczę tutaj tylko, że te wyniki nie będą do końca obiektywne, ponieważ po pierwsze mamy wakacje i Warszawa jest praktycznie pusta, a na szybszą drogę w trasę pojechałem sam. No i też jeszcze jedna rzecz, dla mnie nie do zrozumienia w tak świetnym samochodzie, no ale to jest przypadłość wielu aut tej grupy. Staję teraz na światłach, mam automat, zatrzymałem się i co? I nie mam auto hold. Dramat. I tryby jazdy, wspomnę tylko tyle, że między Eco, Normal i Sport jest w zasadzie przepaść, czyli dokładnie tak, jak powinno być. No i dwie ostatnie rzeczy, w zasadzie dwie tak samo ważne. Pierwszą z nich jest wygląd. Jestem pewny na 100%, że bardzo wiele osób, które zamówiły 408, zrobiły to oczami, niczym innym. To jest samochód, który ma tyle smaczków, tyle rzeczy, na które zwracasz uwagę. Możesz stać, patrzeć się na to i po prostu podziwiać, przynajmniej moim zdaniem. Mimo, że to cały czas nie jest samochód w takiej mojej kategorii, mówię o bryle samochodu, to podoba mi się on ogromnie. Nawet ten kolor, który znowu nie jest mój, ale wyróżnia ten samochód na ulicy. No jak wychodzisz na parking, to będziesz wiedział, gdzie stoi twoje auto. Bardzo dużo osób zwraca uwagę na ten samochód. Jeśli to lubicie, to będzie dla was plus, ale jak nie lubicie, no to może to być minus. W każdym razie samochód przepiękny, inny, wyróżniający się na drodze. Ja uważam, że takie powinny być auta. Ja muszę chcieć odwrócić się i spojrzeć jeszcze raz na swój samochód, jak idę do domu. I na ten zdecydowanie patrzę. A tą ostatnią rzeczą jest oczywiście cennik, czyli krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje.
Cennik 408 z prezentowaną jednostką 1.2 startuje z poziomu 143 tysiące zł. Mamy tutaj trzy wersje wyposażeniowe, druga to już 149 500 zł, a najwyższa GT kosztuje 160 350 zł. Dodam, że w żadnej z wersji nie możemy wybrać skrzyni manualnej. No i sprawdźmy też wersję plug-in. Podstawowa Allure z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych to 190 550 zł. Czyli jak szybko możemy policzyć, prawie 50 000 zł więcej niż 1.2. 408 z silnikiem o mocy 225 koni mechanicznych to już minimum 202 850 zł. A cennik zamyka wersja GT z tą samą jednostką i tutaj już 213 700 zł. No i zobaczcie, o ile wersja 1.2, jak na dzisiejsze czasy, jak na rozmiar tego samochodu, wyceniona jest w miarę okej. Ciężko mi cały czas przychodzi powiedzenie, że ten samochód ma dobrą cenę. Bo nawet jeśli te 150 czy 160 tysięcy jeździć dobrą ceną, no to w mojej głowie cały czas to nie są małe pieniądze. Ale jak na dzisiejsze czasy ten samochód w tej wersji, przy tej jakości, przy tym rozmiarze jest dobrze wyceniony. Ale ten przeskok na prąd robi się już katastrofalny. Dlatego uważam, 408 ma bardzo duży problem z silnikiem. Z przeskokiem z 1.2 od razu na pluginy. To jest coś, przez co bardzo się zastanawiam, czy ten samochód poradzi sobie na rynku. Ale jeśli tak, jeśli jesteście w stanie zaakceptować czy silnik, czy pieniądze, czy po prostu to sobie zgracie i tu będzie ok, to 408 jest jedną z najfajniejszych, z najciekawszych propozycji na całym rynku w tym segmencie, który nie wiem jakim jest segmentem. Dajcie znać, jak Wam podoba się ten samochód, czy nim jeździliście, czy może widzieliście go już na ulicy, na żywo, bo ja naprawdę pierwszy raz siedzę w tym aucie i pierwszy raz widzę to auto. Także jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Ponownie bardzo dziękuję tym osobom, które oceniają materiał, bo to po prostu pozycjonuje filmy na YouTubie i to się twórcy oczywiście bardzo przydaje. Także jeszcze raz dzięki. No i tradycyjnie słowo do osób, które kanału jeszcze nie subskrybują, to zróbcie to w tej chwili, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.